Witam serdecznie na kolejnej kartkówce. Dzisiaj kartkówka z przyimków. Oto przyimki, które należy wpisać w te luki. Luk jest więcej niż przyimków, czyli niektóre z nich się będą powtarzały. Oprócz tego podpowiem może, w jednym przypadku pasują dwa przyimki, ale nie powiem oczywiście w którym. Przelecimy sobie może, tak brzydko mówiąc, te zdania. What time does the plane arrive New York, czyli o której samolot przybywa do Nowego Jorku. Drugiego zdania może nie przetłumaczę, bo wam za dużo podpowiem. Czyli mamy coś tam, że ciemność, przybyliśmy i dworzec. Trzecie, why don't you leave the kids, a może zostawisz dzieciaki u mnie w piątek. Czwarte, I tried to call him, próbowałem do niego dzwonić, ale he had already left. I praca, ale już wyjechał do pracy. Byłem pod wrażeniem, I was impressed, pod wrażeniem czego? Jego ogromnej wiedzy na temat win. Can I eat this dish, czy mogę zjeść to danie łyżką? I siódmego i ósmego wam nie mogę przetłumaczyć, bo wam podpowiem. Mamy tylko, że jest, tutaj mamy gardening, czyli praca w ogrodzie, jakaś tam terapia, a tu mamy, że student, uczeń powinien zdawać matematykę na egzaminie końcowym. Ok, tak jak tradycyjnie za chwilę zastopuję, zrobię przerwę jakąś 10-15 sekundową. Wy sobie zastopujcie filmik, kartka i długopis, no i wpisujecie propozycje, a później analiza wyników. Ok, i oto odpowiedzi. What time does the plane arrive in New York? Uwaga, my przybywamy do, w języku angielskim przybywamy, po arrive dajemy in lub at. Nie ma w ogóle do, czyli to. Jeżeli jest to duże miejsce typu miasto lub kraj, dajemy in. Natomiast jeżeli przybywamy w jakieś miejsce poszczególne typu, nie wiem, przybył na dyskotekę, przybył na dworzec, wtedy dajemy at. Czyli drugie zdanie, it was dark by the time we arrived at the station. By the time, do momentu, już się ściemniło się do momentu, jak my przybyliśmy na dworzec. Why don't you leave the kids with me? Czyli zostaw dzieciaki, my powiemy u mnie. Po angielsku się zostawia dzieciaki, cokolwiek zostawia z kimś. Na przykład zostaw u mnie klucze with me. I przed dniami dajemy on. Próbowałem do niego zadzwonić, but he had already left for work. Wyjechać do pracy, gdyby było go, to akurat byłoby, to jest past perfect, czas za przeszły. Próbowałem do niego zadzwonić, ale on już wcześniej wyszedł do pracy. O czasie za przeszłym była lekcja, link macie u góry. Przypomnijcie sobie, czyli gdyby tu był czas za przeszły, to jest tu trzecia forma, trzecie left, czyli od go byłoby gone. I wtedy rzeczywiście byłoby, bo go jest tu, czyli byłoby gone to work, ale po leave, wyjeżdżać, opuszczać, zostawiać, wyjechał do pracy, wyszedł do pracy, po leave dajemy for, uwaga, tu są bardzo częste błędy. Tak samo zresztą jak po właśnie arrive. Polak chce dawać po arrive to, a ma być in lub at. I mówiłem, że jeden przykład ma dwie możliwości, jest to właśnie be impressed, być pod wrażeniem, albo by, albo with. Mnie osobiście bardziej się podoba with. I was impressed with his extensive knowledge. Jego niesamowitej wiedzy of wine. No my powiemy na temat win, o winach, knowledge of. Can I eat this dish with a spoon? My powiemy bez przyimka jeść łyżką. Po angielsku jemy z czymś. No i dwa przykłady tu właśnie nie chciałem tłumaczyć, bo jakbym wam przetłumaczył, to bym wam podpowiedział. Raz jest for me, raz jest to me. Robiliśmy o tym lekcję. Link macie u góry. Przypomnijcie sobie, bo to ważna różnica. Czyli for me dla mnie. Dla mnie praca w ogrodzie to jak terapia, więc nie mogę żyć without it, bez tego. A tutaj to me, według mnie każdy uczeń powinien zdawać matematykę na egzaminie końcowym. Ok, to tyle. Pochwalcie się w komentarzu, ile dostaliście punktów.